Amatorski zespół teatralny w Skomielnej Białej to grupa bardzo zasłużona dla kultury całego regionu. Teatr, który obecnie nosi imię wieloletniego kierownika zespołu Franciszka Macioła, świętuje w tym roku 80. rocznicę założenia. Obchody tego znakomitego jubileuszu z udziałem wielu znamienitych gości miały miejsce 17 listopada w siedzibie miejscowej OSP. W trakcie uroczystości nie odbyło się bez licznych gratulacji i podziękowań za działalność oraz promowanie podhalańskiej tradycji przez 8 dekad. Specjalnie przygotowany na tę okazję okolicznościowy medal w imieniu marszałka województwa małopolskiego Marka Sowy wręczył wojewódzki radny, a jednocześnie prezes zarządu głównego Związku Podhalan Jan Hamerski. Wiem, że i tu zwracam się do tej wspólnoty, która tworzyła ten zespół dawniej i który ten zespół tworzy dzisiaj. Wiem, że to nieletki zawód takiego artysty amatora. Roz, że trzeba coś ich wykroić z tego czasu, który się winno poświęcić chałupie, często dzieciom, czy robocie. I temu tyś, moi pokochani, na wasze ręce składam serdeczne podziękowania za to, co robicie. Na wasze, na ręce waszych bliskich, którzy zrozumienie dla tej waszej amatorskiej działalności mają. Moja nie zawsze miała. Uczestnicy jubileuszowego spotkania mogli się również zaznajomić z bogatą historią teatru przedstawioną przez córkę Franciszka Macioła Irenę Gacek, która obecnie kieruje zespołem. Próby odbywały się w domu, więc jako dziecko chodziłam do szkoły, często były nieodrobione lekcje, bo nie dało się, gwar, rozmowa przeszkadzała, te próby, no różnie było. No a tak, no to brałam udział razem z tatą w dobieraniu aktorów, w takich pomocach przepisywałam role. U nas skupiało się w domu takie artystyczne, że tak powiem, towarzystwo. Taka, był chór, była orkiestra, był teatr. Nie mieliśmy przecież dużego domu, był pokój z kuchnią i tam jeszcze jeden taki pokój. Więc nie było tego miejsca tak, żeby to swobodnie wszystko się odbywało. Pan Macioł był naszym nauczycielem. Ja w teatrze jestem od 1981 roku. Praca z nim stanowiła naprawdę nie lada dla każdego z nas wyzwanie. Był bardzo, bardzo wymagającym kierownikiem, reżyserem, ale z drugiej strony był dla nas jak ojciec. Podczas każdego wyjazdu, a w czasach tych lat nawet 80., 90., wyjeżdżaliśmy poza naszą miejscowość, do Przytocznej, do Czarnego Dunajca, do Nowego Sącza, do Limanowej. Zawsze miał pieczę nad nami, taką wtedy młodzieżą. Dziś z perspektywy lat to może wydać się śmieszne, ale był dla nas jak ojciec. Bardzo, bardzo wymagający. Potrafił 7 razy powiedzieć, że coś jest nie tak i za każdym razem trzeba było powtarzać, aż zadowolony był z tego, co żeśmy pokazywali. W czasach, kiedy ja rozpoczęłam swoje występowanie na deskach naszej sceny, było nas dużo, dużo młodych ludzi. Z biegiem lat, młodzież się wykruszyła. Starsi aktorzy, którzy nas przyjmowali jak tata i mama, i pan Macioł, nasz ojciec, już też odeszli i została nas garstka. I tak jak Irenka powiedziała, poprosiliśmy ją, żeby została naszym kierownikiem, bo radość grania jest niestety w nas. Ja nie wyobrażam sobie codziennego życia bez grania, bez występowania, bez teatru, a jeszcze biorąc pod uwagę to, że odnosimy sukcesy, to uskrzydla nas jeszcze bardziej. Przy tej okazji przypomniane zostały najważniejsze sukcesy aktorów amatorów ze Skomielnej Białej, jak na przykład zwycięstwa na wielu przeglądach grup teatralnych, m.in. w Tarnowie, Puławach, Gorzowie Wielkopolskim i Czarnym Dunajcu. Zaproszeni goście mieli także okazję obejrzeć archiwalny film obrazujący działalność teatru imienia Franciszka Macioła w ubiegłych latach i przedstawiający najciekawsze sztuki wystawiane przez ten zespół. W tej chwili to nie ma takich dobrych sztuk teatralnych, żeby można było je wystawić na wsi, bo na wsi to raczej trzeba grać gwarą,
No i treść musi być przede wszystkim komedia, żeby to była. Przez nasze działania staramy się jakoś promować samą działalność teatru, pokazywać, że to aktorstwo chociażby amatorskie jest czymś dobrym, taką odskocznią od codzienności, że pozwala na chwilę chociaż oderwać nasz umysł od takiego codziennego pędu za tym naszym życiem. Ja czasem, często mówię takie słowa, czasem brakuje nam czasu na życie. I jako, a wy kajdziecie. Aha, to prawy but wozgniecie. Pytą się, kaście się zabrali. Kaście się zabrali. Godocie, chcemy się zbabrali. No, to co tutaj jeden z gratulujących powiedział, że nie tylko asfalty się liczą, że powinno się zaczynać od kultury, bo ludzie kulturą żyją i rzeczywiście czasem nie warto robić kawałek chodnika, gdyż tylko przy tym kłótnia powstaje, a na tych wystąpieniach czy przedstawieniach no, ludzie jakby trochę odchamiają się, mówiąc w cudzysłowie. Wszyscy ludzie powinni z tego korzystać, bo telewizja, wiemy jaka jest, każdy wybiera tylko to, co lubi. A chcący schudnąć, jak tu powiedzieli, to powinno się jeść to, co się nie lubi. Więc to jest nasz teatr i nasze tutaj problemy przedstawia w różny sposób. Będziemy wspierać teatr w różnych formach, finansowo też, gdyż ma to po prostu sens i jest taka potrzeba nawet, żeby to istniało. Do grupy teatralnej 100 lot, tu przygrajcie, Bóg zapłać.